Witam bardzo serdecznie. Ich darf den Bundespräsidenten um sein Statement bitten. Poproszę teraz pana prezydenta o jego słowa. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że pan, panie prezydencie, dzisiaj przybył do Wiednia z całą delegacją i oczywiście z małżonką. Jest to w tej chwili wobec tej strasznej inwazji Rosji wobec Ukrainy i następstwa dla ludzi. W ogóle dla gospodarki szczególnie jest bardzo ważne, żebyśmy się my jako partnerzy europejscy partnerzy wymienili ze sobą naszymi poglądami. Oczywiście rozmawialiśmy dzisiaj bardzo intensywnie na ten temat. Polska jest sąsiadem i jest szczególnie dotknięta tą wojną, natomiast szeroko zakrojona wsparcie militarne, cywilne i humanitarne dla Ukrainy jest naprawdę godne podziwu i naprawdę moje najwyższe uznanie pragnę wyrazić tutaj. Panie prezydencie, w chwili obecnej w Polsce zarejestrowanych jest 1,6 milionów uchodźców, prawdopodobnie jest ich jeszcze więcej. W Polsce większość z nich mieszka i jest zaopiekowana w prywatnych tutaj gospodarstwach, co pokazuje niezwykłą gotowość niesienia pomocy i solidarności ze strony społeczeństwa polskiego. Rozmawialiśmy również też o wspólnych działaniach pomocowych Unii Europejskiej i my jako Unia powinniśmy wspólnie i zwarcie solidarnie stać u boku niezależnej Ukrainy. O tym też byliśmy jednego zdania. Uważam, że to jest godne zaznaczenia i pragnę to jeszcze tutaj raz podkreślić, jak świetnie funkcjonuje jedność w tej kwestii w Unii Europejskiej. Wiemy wszyscy, że to nie zawsze jest takie proste w Unii Europejskiej, która ma 27 członków. Czasami poglądy, czasami zamiary są bardzo różne. Często przez wiele miesięcy dyskutuje się na jakiś temat bez znalezienia wspólnego konsensusu, ale od 24 lutego zeszłego roku widać bardzo dokładnie. Jeżeli naprawdę trzeba czegoś dokonać, to znaczy jeżeli sytuacja jest bardzo trudna, to wtedy my w Unii Europejskiej możemy polegać na sobie nawzajem. Wtedy jesteśmy jedną wspólną europejską rodziną, mimo wszystkich różnic, które tu i tam są, można zaobserwować i możemy na siebie liczyć. Widzimy aktualnie, co jest możliwe, gdy w Europie jesteśmy zjednoczeni. Nie mieliśmy jeszcze czasu na to, aby porozmawiać o kilku kwestiach w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Będziemy tutaj rozmawiać o tym przy obiedzie. Ja zrelacjonuję panu prezydencie moją wizytę w Albanii i w Macedonii Północnej. Austria silnie wspiera integrację państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej. Uważamy, że partnerzy z Bałkanów Zachodnich, także jak i z wschodu Europy, są częścią rodziny europejskiej. Szczególnie w zeszłym roku, w ostatnich 12 miesięcy, tutaj stwierdzono znaczne postępy, jeżeli chodzi o perspektywę europejskiej państw zachodnich Bałkanów. Bardzo ważne jest, aby kontynuować ten proces i aby te procesy akcesyjne bardzo szybko postępowały dalej. Bardzo
napawa nas optymizmem chęć Ukrainy i Mołdawii przystąpienia do Unii Europejskiej i my tutaj też będziemy oba te kraje wspierać w tym zakresie na ich drodze do Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy też o kwestii prawa żądności. Wiemy, że tutaj mamy kilka bardzo wrażliwych tematów. Wiemy, że Europejska Komisja musi dbać o zachowanie europejskich wartości podstawowych i musimy tutaj zadbać o to, aby konflikt panujący między Europejską Komisją a Polską w jakiś sposób jak najszybciej został zażegnany. Wiemy, że prawo unijne, jak i wyroki TSUE muszą być wdrożone we wszystkich państwach europejskich. Dotyczy to Austrii, jak i Polski. Rozmawialiśmy również o bardzo dobrych stosunkach gospodarczych, również jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, kulturalne, naukowe, a także międzyrodzinne, można powiedzieć, były bardzo dobre, świetnie się one rozwijają od kilku lat. Polska jest na siódmym miejscu wśród rynków eksportowych Austrii, a siódmym też pod względem wielkości rynkiem zagranicznym dla austriackiej turystyki. Austria znajduje się już dzisiaj w pierwszej dziesiątce inwestorów w Polsce i te świetne warunki i stosunki gospodarcze leżą oczywiście w zainteresowaniu naszych obu krajów. Bardzo dużo jest potencjału w tym zakresie, również jeżeli chodzi o tak zwanej zielone technologie. Na jesieni 2021 roku byłem w Warszawie na forum Green Future for Poland and Austria. Była to olbrzymia i bardzo dobra okazja dla austriackich i polskich przedsiębiorstw, aby nawiązały kontakt i jak mi doniesiono, od tego czasu zainteresowanie austriackich firm inwestycjami w Polsce w tym zakresie znacznie wzrosło. Bardzo się cieszę, że nasze bilateralne relacje na wszystkich aspektach, nie tylko gospodarczych, ale także pod względem politycznym i kulturalnym, tak świetnie się rozwijają. Oczywiście ma to coś do czynienia z rozległością geograficzną, ale to tylko na marginesie. Bardzo często mówię, że są to bardzo dobre sąsiedzkie relacje, ale właściwie geograficznego punktu widzenia nie mamy przecież wspólnej granicy, jakby to było w przypadku sąsiadów, ale jesteśmy z punktu widzenia geograficznego i historycznego bardzo ściśle powiązani. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, czyli pomocy króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem i można powiedzieć, że wówczas doszło do olbrzymiego pozytywnego zwycięstwa nad armią osmańską, jeżeli chodzi o Wiedeń. Abschließend vielleicht ein wichtiger Bestandteil. Bardzo ważna kwestia to jest współpraca w zakresie tak zwanej polityki pamięci, szczególnie w byłym obozie koncentracyjnym Gusen. To był tak zwany obóz zewnętrzny obozu Mauthausen. Do Gusen deportowano swego czasu 70 tysięcy, a nawet więcej osób z całej Europy, a także bardzo wielu Polaków. I była to największa grupa, jeżeli chodzi o osób internowanych w obozie Gusen. Dzisiaj rozmawialiśmy na ten temat ostatniego stadium kształtowania miejsca pamięci w Gusen. My w Austrii chcemy i będziemy rozliczać się z naszą przeszłością bez żadnych tabu. To dotyczy oczywiście również tych wielu tysięcy ofiar terroru nazistowskiego w Gusen ze strony
Polski. Jest to bardzo ważną kwestią, leży to w interesie Austrii, aby było godne upamiętnienie i będziemy współpracować z Polską. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę teraz o pana słowa. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim chcę z całego serca podziękować panu prezydentowi i jego małżonce za zaproszenie tutaj do Wiednia, do Austrii, za niezwykle miłe dzisiaj nas przyjęcie tutaj i za te bardzo ważne rozmowy, które już od ponad dwóch godzin prowadzimy. Podtrzymując nasze przyjazne relacje. Jestem bardzo wdzięczny panu prezydentowi za jego wizytę w Polsce, w Warszawie i wówczas wtedy także jego udział w kongresie gospodarczym Polska 590. To jest dla nas ważne wydarzenie dotyczące właśnie polskiego rozwoju gospodarczego, jak również i polskiej współpracy gospodarczej z zagranicą. Ten udział pana prezydenta, nie mam żadnych wątpliwości, przełożył się też na intensyfikację relacji gospodarczych między Polską a Austrią. One są rzeczywiście bardzo dobre w ostatnim czasie, mimo wszystkich przeciwności zewnętrznych, obiektywnych, które występują. Myślę tutaj o pandemii koronawirusa, to przez ogromny stopniu nas dotknęło i nasze rynki. Mówię tutaj o zjawisku toczącej się wojny, wywołanej przez Rosję na Ukrainie. Mimo tego nasze relacje gospodarcze rozwijają się bardzo dobrze. Obraz pomiędzy naszymi krajami jest coraz większy i mam wątpliwości, że pan prezydent tutaj z taką aktywnością, ale z drugiej strony to działanie wspiera. Szanowni Państwo, dyskutujemy na nasze osoby z panem prezydentem bardzo ważnych tematów, poczynając właśnie od współpracy gospodarczej, jak bardzo mocno akcentowałem. Uważam za taką perspektywę, jaką daje nam współpraca tutaj w obszarze północy Austrii, z tego punktu widzenia ma położenie zupełnie kluczowe, można powiedzieć, że jest sercem północy pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy północą a południem. Jeśli chodzi o nasze relacje z południem Europy, Austria jako kraj, który jest właśnie po środku, ma wielkie znaczenie z punktu widzenia tej sieci infrastrukturalnej, ale nie tylko z punktu widzenia drogę od państw bałtyckich na południe, nazywamy ją Via Carpatia. Budujemy linię kolejową Rail Baltica, budujemy Via Baltica, budujemy w tej chwili także i połączenie pomiędzy polskimi portami na północnym zachodzie Polski, na Morzu Bałtyckim i granicą polsko-czeską, czy także i Austrią, bo przecież później granica strefy właśnie biegną w ogromnej części do Austrii, więc ten rozwój współpracy infrastrukturalnej w naszej części Europy jest ogromnie ważny i stąd o tym mówiłem, bo bardzo bym chciał, żeby współpraca pomiędzy Polską a Austrią, jak aktywność także Austrii w Trójmorzu była cały czas intensyfikująca się, żeby ta współpraca się rozwijała, żeby Austria przystąpiła także i do funduszy Trójmorza. Mamy bardzo dużo inwestycji do zrealizowania, chcielibyśmy ogromnie, żeby w naszej części Europy odwiedziny szybkiej kolei połączyły stolice. Parę dni temu dosłownie rozmawialiśmy na ten temat z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Mówiliśmy o połączeniach między Kijowem a Warszawą, ale chcielibyśmy, żeby były także połączenia pomiędzy Wiedniem a Warszawą. Kiedyś to była jedna z najszybszych kolei w Europie, chciałbym, żeby znów była to jedna z najszybszych kolei w Europie. Ja mam nadzieję, że tak będzie, że będziemy zrealizowali w ciągu najbliższych perspektywy. Są tutaj rzeczywiście bardzo dobre. My w Polsce konkretnie w tej chwili na sektor pozostawili cały szereg bardzo dużych możliwości przedsięwzięć infrastrukturalnych właśnie w Polsce realizujemy. Oczywiście mówiliśmy również o kwestii wsparcia dla Ukrainy, o kwestii naszego w przyszłości będzie współdziałania. Tak gdy dalej Ukrainy chcielibyśmy w tych procesach aktywnie uczestniczyć. Bardzo dużo rozmawialiśmy o sytuacji, jaka dzisiaj jest na Ukrainie. W jaki sposób można wesprzeć dzisiaj Ukrainę,
wróciła na tę chwilę cała Lutanin, który zaczął za sobą, w czasie się, że Republika Federalna Niemiec tutaj zaaprobowała tą naszą decyzję o wysłaniu mi do 29 znaczy zasobów, które tutaj stoi, otrzymałem z Niemiec właśnie do wsparcia do Ukrainy. Wysłamy Ukrainy poprzez naszych harmonizacji poprzez wyrzutnie PRN, po to, by umożliwić obywatelom Ukrainy rzeczywiście efektywne odkrywanie rosyjskiej Thank you.
Dziękuję. Teraz mamy jeszcze kilka pytań. Dzień dobry, Brian Kasprzyk. Bisher aus den verschiedensten Gebieten Hilfe für die Ukraine geleistet, wie Sie wissen. Jak Państwo wiedzą, świadczyła na wielu polach i pod wieloma aspektami pomoc dla Ukrainy. In Kiew und Umgebung war Anfang gdy Februar, byłem na początku lutego w Kijowie i w szkole, w której zbombardowano Dacha i Austria z powrotem odnowiła ten dach, także szkoła znowu funkcjonuje. Również trzy małe szpitale, Austria na przykład trzy generatory tutaj dostarczyła, także mamy z jednej strony oficjalną tutaj pomoc z punktu widzenia państwa, ale także i samorządową pomoc z różnych regionów, ale także mamy cywilną pomoc, pomoc ze strony NGO-sów bądź Czerwonego Krzyża czy innych różnych organizacji pomocowych, które od drugiego dnia wojny już wyjechało do Ukrainy i pomaga tam. Jeżeli chodzi o wyposażenie militarne, beginne meine Antwort in der Regel mit einer spöttischen Bemerkung. Wir können keine Waffen liefern, weil wir selbst beim Aufbau tutaj gut dostarczać, dlatego że my sami nie mamy dobrego wyposażenia obronnego, bo my przez dziesięciolecia tak jakby zaniechaliśmy odpowiedniego odbudowy obronnej. Ale z drugiej strony, tak jak była kwestia poruszona przez pana prezydenta Zełenskiego podczas jego wystąpienia w parlamencie, jeżeli chodzi o odminowanie, gdzie wszędzie bardzo dużo znajduje się min albo może znajdować się min. Faktycznie Austria tutaj ma odpowiednie know-how, jeżeli chodzi o usuwanie min. Wydaje mi się, w tej chwili jesteśmy w trakcie rozpatrywania. Kilka dni temu przecież było dopiero wystąpienie pana prezydenta, ale ja sam zadbam o to, aby ta kwestia nie poszła w zapomnienie. To wszystko, co jest możliwe, staramy się to dokonać i my wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie chodzi tutaj o jakieś kwestie między sąsiadami, tylko że to chodzi o imperialne dążenia Rosji i to nie może dla nas być obojętne. To jest tylko i wyłącznie, nie tylko w interesie Ukrainy, ale jest to też bardzo wielkim zainteresowaniem Polski i innych państw sąsiednich, ale również i te państwa, które w okresie caratu należały do Wielkiej Rosji. Myśmy przez wiele lat nie brali na poważnie wypowiedzi Putina, który odnosił się do Piotra Wielkiego i do Katarzyny Wielkiej. Czyli mówimy tutaj o XVIII wieku i do powrotu do tamtych granic. Przecież my tego nie możemy tolerować. Ani z punktu widzenia historycznego, ani z punktu widzenia Karty Narodów Zjednoczonych, ani
prawa międzynarodowego. Nie możemy do tego dopuścić. Dlatego, że jeżeli do tego dopuścimy, to jakie reguły w ogóle będą jeszcze ważne i stosowane na całym świecie. Także jeszcze raz, my do tej pory wspieraliśmy Ukrainę i w dalszym ciągu z punktu widzenia Austrii, ze strony austriackiej, zdecydowanie zajmiemy się bardzo szybko kwestii właśnie odminowywania, o czym pan pytał. My cały czas udzielamy Ukrainie pomocy, tak jak powiedziałem, no w ogromnej części udzielamy tej pomocy militarnej. Jesteśmy tutaj na trzecim miejscu wśród państw na świecie. Na pierwszym miejscu oczywiście Stany Zjednoczone. Największe możliwości i największa pomoc dla Ukrainy, dla obrońców Ukrainy, za co my w Polsce jesteśmy ogromnie też wdzięczni. Na drugim miejscu Wielka Brytania, na trzecim miejscu my. No już wysłaliśmy nasze armatochaubice Krab, wysłaliśmy, tak jak powiedziałem, nasze wyrzutnie Piorun, wysłaliśmy ponad 300 czołgów na Ukrainę i tych czołgów posowieckich jeszcze, T-72, PT-91 i wysłaliśmy także i Leopardy z tych czołgów nowszej generacji, które mamy, zresztą byliśmy inicjatorem akcji wsparcia Ukrainy w odpowiedzi na apele prezydenta Zełenskiego i innych przedstawicieli władz Ukrainy o to, aby właśnie nowoczesne czołgi wysłać, by usprawnić im możliwości obrony. Teraz w tej chwili wysyłamy samoloty MiG-29. Jest prawdopodobne, że będziemy te samoloty z naszego zasobu, to co nam jeszcze zostało, stopniowo wysyłali, ale w miarę jak ten zasób będziemy uzupełniali z kolei nowymi samolotami w standardach NATO, które sami kupujemy dla polskiego wojska. Myślę tutaj o samolotach FA-50, które zakupiliśmy w Korei Południowej, z których pierwsze egzemplarze przyjdą do nas tego lata, najbliższego lata, ale także o samolotach F-35 ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych był w ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki. Rozmawiał na temat tego wyposażenia, które ma być dla Polski wyprodukowane i przysłane, żeby przyspieszyć te procesy. Także samoloty F-35, ta produkcja, jak nas poinformowano, już się zaczęła dla naszego kraju, także mamy nadzieję, że wszystko to będzie w terminie. No, my wtedy będziemy, jeżeli to będzie oczywiście potrzebne, przekazywali te starsze elementy naszego uzbrojenia Ukrainie, ale powtarzam jeszcze raz, w miarę możliwości, jak ten sprzęt będzie uzupełniany przez to, co sami kupujemy, najnowocześniejsze w tej chwili wyposażenie. Natomiast to na co dzień udzielamy pomocy humanitarnej, takiej ludzkiej po prostu naszym sąsiadom z Ukrainy. No, szacujemy, że około nawet 3 milionów w tej chwili obywateli Ukrainy jest w Polsce. 1 600 000 spośród nich jest zarejestrowanych w naszym systemie. Korzysta ze wszystkich uprawnień takich, jak mają polscy obywatele, prawa do pracy, edukacji, ochrony zdrowia, tego wszystkiego, co potrzebne do normalnego funkcjonowania. Bardzo wielu spośród nich po prostu pracuje w tej chwili w Polsce, dzięki czemu zdobywają środki na swoje utrzymanie. Udzielamy w związku z czym tej pomocy w miarę swoich możliwości. Rzeczywiście ogromna część przybyszów z Ukrainy, my nazywamy ich gośćmi, chociaż w nomenklaturze prawa międzynarodowego to są po prostu uchodźcy, ale my traktujemy ich jako gości, ponieważ wiemy, co to znaczy rosyjska okupacja, wiemy, co to znaczy rosyjski terror, więc Polacy to po prostu rozumieją i dlatego ta akcja udzielania pomocy sąsiadom z Ukrainy była spontaniczna. Nikt nie musiał nikogo do tego wzywać. Zresztą w Austrii też się pamięta jeszcze sowiecką okupację po II wojnie światowej. Jeżeli ktoś nie pamięta, to niech poszuka sobie na kartach historii, dlaczego Austriacy i wspólnota Zachodu chciała tak bardzo pozbyć się stąd wojsk sowieckich okupacyjnych. My przeżyliśmy tą de facto okupację sowiecką przez 40 lat i do 89 roku, ściśle mówiąc do początku lat 90, kiedy ostatnie oddziały rosyjskie opuściły Polskę, które w niej stacjonowały. Myślę o wojskach sowieckich. Mamy nadzieję, że nigdy nie wrócą.
Natomiast, proszę Państwa, no, będziemy nadal udzielali Ukrainie pomocy na różne sposoby, na jakie możemy to robić. Chcielibyśmy oczywiście brać także i aktywny udział w procesie odbudowy Ukrainy. Prowadzimy na ten temat rozmowy ze stroną ukraińską. Dzisiaj nasz kraj jest krajem tranzytowym dla pomocy do Ukrainy. Autostrada A4 biegnie z zachodu Europy przez Polskę dokładnie właśnie na Ukrainę, łączy naszą zachodnią i wschodnią granicę. Mamy szlak kolejowy, który również łączy te granice. Mamy dzisiaj hub w Rzeszowie, który dostarcza pomoc dla Ukrainy, dzięki czemu w miarę blisko granicy samoloty lądują i ta pomoc jest dostarczana. Działamy w tym zakresie, chcemy działać i będziemy działali. Uważamy, że jest to kwestia naszej odpowiedzialności za budowanie wspólnej strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy. Mamy nadzieję, o czym pan prezydent też dzisiaj wspominał, że obok państw z Bałkanów Zachodnich, także i Ukraina, Mołdawia będą w niedługiej przyszłości przyjęte do Unii Europejskiej. My, Polacy, mamy jedno, absolutnie jednoznaczne stanowisko cały czas. Żadna tutaj zmiany władzy w Polsce nie wpływają na to. Drzwi do Unii Europejskiej muszą być otwarte. Każdy, kto chce do tej Unii Europejskiej przystąpić i wypełnia warunki, powinien mieć taką możliwość. Sami kiedyś byliśmy do Unii Europejskiej przyjęci, znamy wartość tego przyjęcia do Unii Europejskiej i chcemy, żeby inni też mogli być jej częścią, ci, którzy chcą w niej być, a nasi sąsiedzi z Ukrainy chcą być częścią Unii Europejskiej. Kolega Hansa von der Abba, bitte. Herr Präsident Duda, Polen unterstützt, wie Sie gesagt haben, die Ukraine sehr stark, auch militärisch. Erwarten Sie negative Auswirkungen durch die Leaks von Geheimdokumenten in den USA auf die geplante ukrainische Frühjahrsoffensive? Und fürchten Sie eine Eskalation des Krieges durch die Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus? Und meine Frage an Präsident van der Bellen. Polen ist es ja gelungen, sich aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu befreien. Österreich importierte im Jahresschnitt 2022 noch über 50% seines benötigten Gasbedarfs aus Russland. Sehen Sie diesbezüglich Polen als Vorbild für Österreich? Und was können wir tun, um die Energieabhängigkeit von Moskau weiter zu verringern? Und was können wir tun, um die Energieabhängigkeit von russischem Gas zu verringern? Die, es stimmt, was Sie sagen. Wir sind nach wie vor sind wir Importeure Tak długo jak ta wojna trwa, nie jest to do zaakceptowania. Także szukamy innych alternatyw, czy to Algeria, czy to Norwegia, czy to gaz płynny. Dlaczego tak jakby nie chcę tutaj stawiać Polski jako przykład? Dlatego, że z jednej strony to jest wojna w Ukrainie, ale z drugiej strony to są emisje gazów cieplarnianą. I co prawda w obecnej sytuacji jest absolutnie niesympatycznie, niedobrze być zdanym w cudzysłowie na importy gazu z Rosji, ale z drugiej strony Polska z kolei jest w tej nieprzyjemnej sytuacji, że więcej niż 2/3 prądu pozyskiwanych jest z węgla, a węgiel, jak wiemy, jest najbardziej szkodliwym dostawcą gazu, energii, prądu. Polska powinna się starać, aby spróbować odejść od źródeł energetycznych w postaci kopalnych. Natomiast Austria powinna się postarać, aby odejść od gazu. Przepraszam, ale nie było tłumaczenia przez większą część, tą pierwszą część pana pytania. Druga dotyczyła, jak rozumiem, zapowiedzi rosyjskich, zapowiedzi Władimira Putina, że będzie chciał dyslokować broń nuklearną na Białoruś. Czy pierwsza część pytania też tego dotyczyła generalnie?
Teil meiner Frage war, ob Sie negative Auswirkungen durch die Veröffentlichung der Leaks von US-Geheimdokumenten für die ukrainische Frühjahrsoffensive erwarten. Skutków wycieku dokumentów, tajnych dokumentów amerykańskich, czy może to mieć negatywne skutki na planowaną przez Ukrainę ofensywę? Amerykanie bardzo poważnie traktują tą kwestię, jak widzimy z informacji, które do nas tutaj docierają i nie mam żadnych wątpliwości, że będą starali się tą kwestię wyjaśnić i wprowadzić odpowiednie procedury, także i bezpieczeństwa. Jakie będą skutki tego, to czas pokaże. Natomiast nie wątpię w to, że szybko wykryli sprawę i podejmują radykalne środki zabezpieczające. Stany Zjednoczone są poważnym państwem, więc co do tego nie mam żadnych wątpliwości i mam tutaj zaufanie do sojuszników. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię rosyjską, powiem tak, nie obawiam się. Akurat nie obawiam się szczególnie tej sytuacji z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, uważam, że próbuje się nas zastraszyć, próbuje się wywołać psychozę. Putin próbuje straszyć przede wszystkim zachodnią Europę, że on, prawda, tutaj będzie rozwijał arsenał nuklearny i zbliżał głowicę do granic Europy Zachodniej. Proszę Państwa, ja nie mam żadnych wątpliwości, co się od lat wielu już dzieje w okręgu kaliningradzkim. My w Polsce mamy swoje informacje na temat tego, że wbrew wszelkim postanowieniom traktatów i umów międzynarodowych Rosja od wielu lat zbroiła okręg kaliningradzki w broń, w której tam nie powinno było być zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, łamiąc wszystkie reguły. W związku z powyższym po prostu tego typu działania były wcześniej prowadzone i nie interweniowano wtedy. Dzisiaj jesteśmy przekonani, że jednak ta obecność NATO na wschodniej flance, zwiększająca się także obecność Armii Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy, stała obecność ustanowiona w Polsce. Nie tak dawno otwarliśmy w Poznaniu wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych jako element stałej obecności Stanów Zjednoczonych. Baza w Redzikowie antyrakietowa, która będzie amerykańska otwarta w najbliższym czasie i wszystkie te działania, które podejmujemy dzisiaj w ramach wzmacniania naszego bezpieczeństwa, one w istocie prowadzą do osłabiania możliwości tak naprawdę rosyjskich właśnie działań o charakterze agresywnym. Nie uważam, żeby takie zagrożenie było. Znacznie, powiem otwarcie, większą troskę u mnie wzbudza los elektrowni atomowych, które dzisiaj są na obszarach Ukrainy, z których na przykład Zaporoska elektrownia została opanowana przez Rosjan. To jest temat, który znacznie bardziej mnie niepokoi, tego bardziej się boję jako ktoś, kto osobiście jako dziecko doświadczył katastrofy w Czarnobylu. I w związku z czym my w Polsce znakomicie wiemy, co to znaczy, kiedy dojdzie do katastrofy w elektrowni nuklearnej, jak ogromne to jest zagrożenie i tego się w Polsce bardziej obawiamy, dlatego ja dzisiaj będę rozmawiał między innymi z szefem Światowej Agencji Energii Atomowej tutaj w Wiedniu. Będę miał także spotkanie właśnie w tej sprawie między innymi, bo to jest coś, co napawa nas znacznie większą troską, czy piecza nad tymi elektrowniami i ich bezpieczeństwo jest utrzymywane na odpowiednim poziomie, bo to jest kwestia bardzo ważna. Natomiast no, oczywistą sprawą jest, że wobec oporu, jaki został postawiony przez Ukrainę i świat rosyjskim dążeniom imperialnym, władze rosyjskie, Władimir Putin próbuje prężyć muskuły, straszyć świat i NATO i nas na różne sposoby, ale no, nie dajmy się, po prostu nie dajmy się zastraszyć. Jesteśmy mocni, dlatego że jesteśmy jednością. Mit einem Blick auf das dichte Programm müssen wir leider einen Punkt machen. Ten ścisły harmonogram napięty musimy tutaj niestety zakończyć. Dziękujemy uprzejmie. Vielen Dank.